Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich widzów telewizji Nadzieja TV na kolejnym rozważaniu Pisma Świętego. Spotykamy się w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozważamy dzisiaj bardzo ciekawy temat. Kontynuujemy poznawanie nauk Pana Jezusa. Dzisiaj będziemy czytali i rozmawiali o Kościele. Razem ze mną w rozważaniu biorą udział Stanisław, Katarzyna, Waldemar. Ja na imię mam Mariusz. Rozważamy Boże Słowo, więc chciałbym, abyśmy wspólnie pomodlili się. Bardzo Cię proszę, Stanisławie. Umiłowany Boże i Ojcze nasz, chcemy teraz właśnie przyjść do Słowa Twojego, aby zgłębić temat, który jest bardzo popularny i znany. Kościół, który Ty ustanowiłeś na tej ziemi, aby wspierał siebie, aby prowadził do Ciebie i abyśmy mogli wspólnie wędrować i pielgrzymować do Królestwa Twojego. Prosimy o Ducha Twego Świętego, aby w Jego mądrości, w Jego mocy były nasze rozważania i słowa. Amen. Amen. Mówimy o Kościele. No, w podtekście Kościół chrześcijański, prawda? Ale czy w ogóle z ideą Kościoła spotykamy się dopiero wtedy, kiedy na ten temat zaczyna wypowiadać się Pan Jezus? No, można powiedzieć w pewnym sensie, że tak, ale Kościół w zasadzie od samego początku istniał, Bóg założył go i można powiedzieć prowadził. I ten element, ta społeczność, bo to jest można powiedzieć społeczność ludzi, którzy przyjmują Boga za swojego przewodnika, za swój autorytet i on jest bardzo istotny w każdej sytuacji życiowej człowieka. Dziękuję bardzo. Czyli zobaczcie, kiedy mówimy właśnie o Kościele, to mówimy o ludziach, którzy mają bliski związek z Bogiem. No, tacy ludzie istnieli przed Jezusem Chrystusem. Moglibyśmy sięgać daleko w przeszłość, mówiąc o Abrahamie. Abraham tworzył, współtworzył Kościół Boży. Jego rodzina i prawda? No, jak najbardziej. Tym bardziej, że Kościół ma też zadanie reprezentowania Boga, pokazywania Jego woli, pokazywania, jakim On jest. Abraham spełniał taką rolę, nie tylko w środowisku swojej rodziny, ale i wędrując stawiał ołtarze i zaświadczał o tym, jakim Bóg jest i kim Bóg jest dla niego. Tak, czyli zobaczcie, Abraham, ale nie tylko on, prawda? Myśmy mogli sięgać daleko, daleko, no nie wiem, do Adama? Nawet. Nawet do Adama, oczywiście. Nie mówimy o jakichś strukturach kościelnych, prawda? Ale mówimy o ludziach, którzy żyją w takim bliskim związku z Bogiem, co już po Adamie wcale nie było takie oczywiste. Ludzie poszli różnymi drogami. Niektórzy postanowili iść za Bogiem i wiernie Mu służyć. I mówimy o Kościele, ale my dzisiaj nie mówimy o całym Kościele na przestrzeni wieków. Mówimy o tym, czego nauczał Pan Jezus o Kościele. Z tego, co wyczytałem, to tak naprawdę Pan Jezus nie używał często słowa Kościół, ale o Kościele mówił dosyć dużo. Zadam takie proste pytanie. Wydawałoby się proste, ale dla mnie zasadnicze. Co myślicie, kiedy słyszycie słowa Pana Jezusa? Zbuduję Kościół mój. Co z tymi słowami się wiąże? Zbuduję Kościół mój. No, słowo mój określa całkowicie, że to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Nikogo innego, tylko On sam ustanowił go i będzie dalej prowadził. Dlatego się zobowiązał. No właśnie, kiedy mówimy o słowach Pana Jezusa, w których On stwierdza, że jest to Jego Kościół, to wiecie, mnie to napełnia taką wielką pokorą, kiedy my jako ludzie mamy mówić o Kościele. My naprawdę teraz mówimy o czymś wyjątkowym.
Mówimy o czymś, co jest Boga. Nie apostołów, nie nas, ludzi. Chociaż możemy przynależeć do tego Kościoła. Ale zawsze mówimy o tym, co jest własnością Pana Boga. Mówimy o czymś świętym, wyjątkowym. I myślę, że warto o tym pamiętać nie tylko wtedy, kiedy poruszamy jakiś temat teraz, temat Kościoła na bazie wypowiedzi Pana Jezusa, ale w ogóle, kiedy myślimy o istnieniu swoim nawet w tym Kościele. Bardzo proszę. Ciekawe też jest zestawienie zbuduję Kościół mój. Nie tylko sprawa własności, ale że to Pan buduje. Więc jaka jest rola ludzi w budowaniu Kościoła, a jaka jest Boża rola? Jezus mówi, ja zbuduję. To też uczy nas wielkiej pokory, wielkiego poddania się, by to Bóg, by to Jezus budował Kościół. Tak. Niezwykle, niezwykle istotne na samym początku. I w tych dzisiejszych rozważaniach naszych właśnie poruszamy takie dwie kwestie, o których Pan Jezus powiedział. Będziemy mówili na temat fundamentu Kościoła, a więc tego, na czym ten Kościół rzeczywiście jest zbudowany, czy może bardziej na kim on jest zbudowany. I będziemy mówili o drugiej kwestii, której Pan Jezus też poświęcił dużo uwagi. Później także podejmowali tę kwestię bardzo śmiało i szeroko apostołowie. Myślę tutaj o jedności Kościoła. A więc fundament i jedność Kościoła. Ale oczywiście poruszymy te kwestie po kolei. Najpierw chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad kwestią tego fundamentu. Inaczej mówiąc, opoki Kościoła, ponieważ Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i wierszu 18 powiedział tak. Na tej opoce zbuduję Kościół mój. Co jest tą opoką Kościoła chrześcijańskiego? Tym fundamentem, na którym On, Bóg, buduje swój Kościół. Czytając już w Starym Testamencie 32 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej albo Księgi Powtórzonego Prawa, 4 werset czytamy. On jest skałą, doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe, jest Bogiem wiernym, bez fałszu, sprawiedliwy On i prawy. Widzimy więc, że już Stary Testament określa, kto jest skałą, opoką, jakby można powiedzieć, to znaczy sam Bóg. No, wyobrażam sobie uczniów, współtowarzyszy Jezusa, którzy słyszeli takie słowa. Prawdopodobnie przychodziły im na myśl psalmy, które śpiewali. I w tych psalmach co i raz pojawia się temat Pana jako skały. Chociażby psalm 28 i pierwszy wiersz. To jest psalm Dawida. Do Ciebie wołam, Panie, skało moja. Psalm 31, wiersz 3 i 4. Nakłoń ku mnie ucho swoje. Śpiesznie ocal mnie, bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić, boś Ty skałą moją i twierdzą moją. To były psalmy znane tamtym ludziom, słuchającym tej wypowiedzi Jezusa. Wydaje mi się, że to skojarzenie szło w tym kierunku, że to Jezus, Bóg jest tą skałą. Skojarzenie to jedno, ale mówimy też o pewnym konsekwentnym nauczaniu Pisma Świętego. Zobaczcie, gdybyśmy tak prześledzili cały Stary Testament i wyszukali w psalmach i nie tylko, wszędzie te urywki, które mówią o opoce, o skale, to oczywiście są tam jakieś urywki, które mówią o skałach jako o zwykłych jakichś tam masywach, górach, prawda? Które specjalnie nie muszą mieć symbolicznego znaczenia. Ale mówimy także o pewnych symbolach, o pewnych przenośniach. I nie dziwi nas to wcale. Ale w kontekście tych psalmów, które przeczytaliście, cały Stary Testament jednoznacznie zawsze mówi o Bogu jako o opoce. Nigdy o człowieku, jakimkolwiek człowieku. Były postacie świetlane, wspaniałe, dla nas bohaterowie wiary, ale kiedy była mowa o skale, o opoce w tym znaczeniu duchowym, odnosiło się to tylko
do Boga. Jeżeli mogę jeszcze, tak. To Izajasz potwierdza jeszcze, jakbym mogła powiedzieć, w 17 rozdziale 10 wersecie, bo zapomniałeś Boga swojego Zbawiciela i nie pamiętałeś o skale swojego schronienia. Tak, kolejny dowód, kolejna myśl, konsekwentne nauczanie Pisma Świętego. Jeszcze tutaj wspominając ten tekst, który był pierwszy przeczytany, o tym, że Jezus mówi, że na tym fundamencie założy Kościół. Warto podkreślić kontekst, w jakim to jest powiedziane. Jezus tak naprawdę tutaj pyta się uczni, za kogo inni mnie uważają, a potem za kogo wy mnie uważacie. I Piotr tutaj odpowiada, że w Mateusza, w 16 wersecie, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, że błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiło ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I w konsekwencji tego Bóg mówi, że na tej opoce będzie, czyli na nim będzie zbudowany. A Paweł w 1 Koryncie i 3 rozdziale pisze tak, 11 werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Myślę, że taki koronujący tekst. Tak, chociaż te wypowiedzi z Ewangelii Mateusza prowokują do głębszego myślenia, prawda? Tam Pan Jezus, słysząc wyznanie Piotra, który powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, kontynuuje i mówi, Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne nie przemogą go. I tutaj właśnie pozostaje, czy powstała taka kwestia już z czasem może w chrześcijaństwie, czy aby przypadkiem Piotr nie jest tą opoką. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale na określenie skały jest oczywiście greckie słowo, które tam istnieje. Jest to słowo Petra. Trochę podobnie jak imię Piotr, tylko że imię Piotr w języku greckim to Petros, nie Petra. Piotr to Petros, kamień. Petra to skała, duży masyw skalny. Te dwa słowa występują obok siebie i kiedy Pan Jezus mówi, na czym chce zbudować swój Kościół, to mówi, zbuduje go na skalę, na Petra. Dwa słowa w jednym wersecie występują obok siebie, ale są różne słowa. A więc nawet gdybyśmy sięgali do takich językowych tutaj jakichś znaczeń, to by się okazało, że ta wypowiedź Pana Jezusa jest bardzo precyzyjna. A już na pewno w kontekście licznych innych wypowiedzi, które mówię, i w Starym, i w Nowym Testamencie pokazują, kto tą skałą jest w praktyce dla ludzi wierzących. Ciekawym może być, jak sam apostoł Piotr traktował to, tę wypowiedź Jezusa. Bo w swoim kazaniu, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, mówi o kamieniu węgielnym, o tej podstawie i mówi, że tym kamieniem jest właśnie Jezus Chrystus. A później w jednym ze swoich listów, w 1 liście, wyraźnie nazywa Jezusa fundamentem Kościoła. Tak. To co? Że nie ma innego fundamentu, nie ma innej skały, tylko Jezus Chrystus i na Nim jest ten Kościół budowany. Tak mówi apostoł Piotr. Tak, te słowa, które Kasia cytowała, prawda? Tak. Nie ma innego fundamentu, który już jest zbudowany, którym jest Jezus Chrystus. I nikt się tym nie dziwił. To było normalne, to było podstawą wiary ludzi wierzących. Kiedy apostoł Paweł na przykład gdzieś zagląda w historię chrześcijaństwa, przepraszam, historię tego ludu Bożego Starego Testamentu, chciałem powiedzieć, to mówi między innymi o tym, że no, jakby nawiązując do tej skały, z której kiedyś popłynęła woda dla Izraela, mówi, że towarzyszyła im duchowa skała, którą był Jezus Chrystus. I to jest nauczanie stałe, zresztą zgodne z tym, co było w Starym Testamencie, bo Biblia rzeczywiście tutaj się nie myli. Apostołowie, w tym Piotr, mają szczególną rolę. Zobaczcie, kiedy apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, to mówi, że Kościół jest zbudowany na fundamencie proroków i apostołów, ale zaraz dodaje, ale których kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Więc znowu, tą podstawą, tym, co powoduje stabilność tej budowy, bo tym jest kamień węgielny, jest Jezus Chrystus. Jedną z tych warstw,
tą początkową warstwą, bardzo ważną warstwą tego, tej budowli Bożej są apostołowie, są też prorocy, no ale, ale wszyscy, którymi się Bóg posługiwał, prawda? Także ważne jest, żebyśmy wiedzieli, na czym rzeczywiście Kościół jest zbudowany, bo to nam daje gwarancję spokoju, stabilności, bezpieczeństwa. Wiecie, gdyby Kościół był zbudowany na człowieku, to trochę bym się bał. Może nawet bardzo bym był zachwiany, bo człowiek jak człowiek. Natomiast Bóg był, jest i będzie opoką. I dlatego może powiedzieć, Kościół mój ostanie się, prawda? Moce piekielne nie przemogą go. No właśnie dowodem jest sam Piotr tutaj, który dosłownie, można powiedzieć, kilkanaście godzin przed ukrzyżowaniem Chrystusa zaparł się go, i czyli był bardzo zawodny, prawda? I widzimy więc, że tylko jedynym niezawodnym jest sam Bóg. I dlatego też uważam, że jedyną opoką, jedyną skałą możemy traktować Jezusa Chrystusa. Dziękuję. I myślę, że chyba te argumenty, mnie osobiście one przekonują, bo nie widzę Piotra, który by rozumiał je inaczej. Nie widzę wierzących ludzi na samym początku drogi chrześcijańskiej, którzy by inaczej myśleli niż tak, jak teraz mówimy, że opoką, tym fundamentem Kościoła jest Jezus Chrystus. No i ten właśnie Jezus Chrystus, kiedy patrzy na Kościół, który powstaje na tym fundamencie solidnym, bezpiecznym, mówi o tym, że ten Kościół ma coś charakteryzować. Sięgnijmy do 17 rozdziału Ewangelii Jana. Tam czytamy od wersetu 21 do 23 o takim marzeniu Jezusa Chrystusa. Czytamy, czego pragnął. Co widział jako rzecz niezbędną, nieodzowną w swoim Kościele. Ja może jeszcze dodam jeden werset, 11, który jakby początkuje to rozważanie Chrystusa. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my, prawda? I później właśnie mamy ten wypowiedzi o 21, znów się powtarzają, aż czterokrotnie występuje słowo jedno, aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jest to fragment długiej modlitwy. Kiedy ta modlitwa zostaje wypowiedziana przez Pana Jezusa? No, przed samym pójściem do ogrodu Getsemane, prawda? Gdzie tam właśnie było to zmaganie Jezusa samym sobą. Czyli zobaczcie, już powinien myśleć o tym, co Jego czeka, ale Pan Jezus mówi, a nie tylko za nimi proszę, mówiąc o apostołach, ale wybiega daleko w przyszłość, mówi, proszę też za tymi, którzy dzięki ich słowom uwierzą we mnie. I mówi, że tak naprawdę wspaniałym cudem Bożym będzie, jeżeli ludzie będą żyli w jedności. Rzecz, która jest niezbędna w Kościele Bożym. Podstawą jakby jego. Podstawą. Co was dotyka szczególnie w tych słowach, które wypowiedział Pan Jezus? No, żebyśmy byli w Bogu, a On w nas. Ale Waldemar teraz. Tak. Wracając już jeszcze do skały i kamieni. Poszczególni członkowie Kościoła, te poszczególne warstwy, jak Jezus jest skałą, potem apostołowie, prorocy, mają być tymi żywymi kamieniami. Co wcale nie znaczy, że wszystkie kamienie są takie same. To nie są jakieś prefabrykowane elementy, które się powielają i są zawsze idealnie pasujące do siebie. To są różne kamienie. I takimi żywymi kamieniami mamy być i my, członkowie Kościoła
chrześcijańskiego, naśladujący Jezusa Chrystusa. I to jest ta jedność, że te kamienie różne, te żywe kamienie pasują do siebie w tej budowli duchowej. To jest piękny obraz. Chociaż historia chrześcijaństwa daje wiele dowodów tego, że jako ludzie zawodziliśmy. Podziały w Kościele są dowodem tego, że naprawdę jesteśmy słabi. Ale Pan Jezus wiedział o tym, że zagrożeniem naszym, czy dla nas jest duch rywalizacji, podziałów. Zobaczcie, w czasie naprawdę wielkiego napięcia, kiedy walczy o zbawienie, modli się o to, żebyśmy jednak potrafili być blisko siebie. Czy Pan Jezus modli się o to, żebyśmy byli tacy sami wszyscy? Jedność to jednakowość, że wszyscy są... Jedność w naturze, celach, zamiarach, to o to właśnie chodzi, a nie o jednakowość. No byłoby nudnie wtedy. Czyli nie chodzi, prawda, o to, żebyśmy byli tacy sami. Możemy się różnić w myślach, w ocenach pewnych sytuacji, ale w tym wszystkim możemy się szanować, prawda? Możemy dyskutować, żywo dyskutować, ale nie musimy się przecież obrażać w tych rozmowach. Chyba coś takiego nazywamy jednością, prawda? Kiedy w szacunku. W czym jeszcze? Co takiego jest nam potrzebne, żeby coś takiego w ogóle mogło zaistnieć? To znaczy, ja w tej modlitwie widzę takie przynajmniej trzy rzeczy, które cechują tą jedność. Czyli jedność w prawdzie, jedność w miłości i jedność w poznaniu. No tak przynajmniej tutaj z tych tekstów wydaje mi się, że można wywnioskować. Przeczytajmy 17,3 Jana. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Mamy 17 werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. 23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. I tu może zatrzymajmy się. Tu jest powiedziane między innymi, ja w Tobie, mówi Pan Jezus, aby oni byli jedno w nas. Nie chodzi, wiecie, o takie jakieś ludzkie wysiłki, bo ich tego będzie za mało. Pan Jezus nam proponuje jakąś bliską społeczność z sobą. To nie chodzi o to, żeby jakoś się tolerować, aby byli tak blisko siebie, byli jedno jak ja z Tobą, Ojcze. Pan Jezus naprawdę proponuje nam coś wyjątkowego i potrzeba do tego wyjątkowej siły. Tylko teraz jest sprawa tego rodzaju, żeby było więcej Chrystusa niż mnie w tym wszystkim, prawda? Żebyśmy dali przystęp prowadzenia się, poddania się Bogu, który jest wszechmocny, wszechmądry i który wie, jak doprowadzić, bo zna przyszłość, a my jej nie znamy. Ja i Bóg. To jest bardzo ciekawe, że w tak trudnej chwili, tuż przed ukrzyżowaniem, Jezus poświęca tyle miejsca sprawie jedności w Kościele. Można by wnioskować z tego, że to jest bardzo ważna, może najważniejsza cecha Kościoła. I w kontekście 23 wersetu 17 rozdziału tej arcykapłańskiej modlitwy widzimy cel, jaki przyświeca tej jedności, aby świat poznał. Bo to jest również cel istnienia Kościoła. Reprezentowanie Jezusa, reprezentowanie Boga przed światem. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Ta jedność ma też zaświadczać, czy może nawet w taki trochę nieudolny sposób ilustrować jedność Boga, Jezusa i Ducha Świętego. Chociaż trzy różne osoby są jedno. Kościół też ma być jeden, chociaż składa się z wielu, wielu różnych
osób. Żeby pokazać nam drogę do takiej właśnie, do takiego ideału, no bo to rzeczywiście jest wielki ideał, niezwykły cel. Pan Jezus w 15 rozdziale Ewangelii według świętego Jana mówi, że czegoś nam potrzeba. To są te słowa, które znamy. Mówią, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kiedy możemy przynosić owoc? Jeżeli będziemy wszczepieni w krzew winny. Co to w praktyce oznacza? No bo wiadomo, Chrystus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest mocne słowo, ale prawdziwe, z ust Pana Jezusa. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Macie trwać w krzewie winnym. No, ilustracja zrozumiała. Co to oznacza? Tak na co dzień. Poddać się Bogu, Jego Słowu, to jest to, co Jego prowadzeniu po prostu. Nie przewodzić swoim zamiarom, ale mając na względzie i w umyśle to, co Bóg pragnie, żebyśmy czynili, czynić to. A tak w praktyce to jest w ogóle łatwe? Można powiedzieć niemożliwe. Bez Boga. No, czyli beznadziejna sytuacja, tak? No. No nie, nie, beznadziejna nie jest. Nie, Bóg, jeżeli coś każe nam robić, to i daje nam do tego jakby narzędzia albo możliwości do tego, żeby to wykonać. Nie ma tak, że zostawia nas samych i no teraz próbujcie dojść do tego, tak? Myślę, że mamy chociażby modlitwę, jednym z narzędzi takich, które nam pomagają w tym, by przy nim trwać. I nie wyobrażam sobie życia chrześcijańskiego bez modlitwy. Nie wyobrażam sobie trwania w Chrystusie bez modlitwy. Ale ważną rzeczą jest też poddanie jednak wszystkiego, co jest w naszym życiu, każdego jakby aspektu naszego życia pod Jego wolę. Bo jeżeli się nie poddamy całkowicie, będziemy coś tam... Panie Boże, Ty możesz działać w tej dziedzinie naszego życia, ale tej to raczej nie dotykaj, to wtedy nasze trwanie niestety nie będzie pełne. Nie jest możliwe. Dlatego Chrystus nam daje i możliwość wykonania i mówi, że wtedy będziemy przynosić owoce, jeżeli będziemy w nim trwać. Pan Jezus wyraźnie mówi, że On jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. W krzewie winnym są korzenie, grube gałęzie, mniejsze listki, grona, a wszystko to jest połączone takim krążeniem soków, tych odżywczych, które płyną gdzieś z ziemi, przez korzenie, do samego koniuszka liści. I to jest to życie, które spaja również Kościół. Kasia wspomniała o modlitwie. Tak, modlitwa, ale też pewien pokarm, czyli Słowo Boże. To jest to, co powiedziałbym, używając słów tej przypowieści, krąży w tym Kościele, co spaja ten Kościół. Tak jak krzew winny jest spojony tym krążeniem soków. Nie tylko samą strukturą drzewa, krzewu, ale tym życiem. To jest piękne i to jest naprawdę ważne, o czym mówimy. Zobaczcie, Słowo Boże. To jest to, co łączy rzeczywiście wierzących, prawda? To nie jest obojętne. To nie jest tak, że każdy wierzy w co chce i mówimy, tworzymy jedność. Nie, jedność, o której mówi Chrystus, to jest ta jedność w oparciu o Jego Słowo, prawda? Kiedyś powiedział Pan Jezus, każdy, kto słucha słów moich i wykonuje je, jest podobny do człowieka, który buduje swój dom na opoce. No to jest ten właśnie dom trwały. Słucha słów Jezusa, wykonuje je. Ale zobaczcie, samo Słowo Boże, ja może posłużę się takim powiedzeniem, które kiedyś słyszałem. Prawda, a więc Słowo Boże, prawda bez miłości jest okrutna. Tak. Dlatego zobaczcie, to, co nam Jezus oferuje, to także miłość. Miłość do Niego, miłość wzajemna. To wszystko sprawia, że ludzie mogą się do siebie zbliżyć, bo tam, gdzie jest prawdziwa miłość, tam ofiarowanie czegoś od siebie jest naturalne, nie boli, nie uderza w moje ego, nie buntuje mnie, tylko dla dobra jakiejś wspólnoty z Bogiem, z ludźmi, ja naprawdę nie muszę mieć ostatniego zdania. Chyba, jak ktoś powiedział, będzie to słowo przepraszam. A tak poza tym naprawdę nie musimy z sobą walczyć. Bóg dokonuje takich cudów,
Ale nic takiego nie dzieje się w świecie spontanicznie, samo, bez nas. Nie, nie. Trzymamy się Bożego Słowa, modlitwa i to, co mówimy, ten dar miłości od Boga, który sprawia, że nie kaleczymy się wzajemnie, nie ranimy, bo nie ma takiego powodu. A na pewno nie w imię Jezusa Chrystusa. To, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, bo dzisiaj właśśnie tendencja jest taka, że może niektórzy uważają, wystarczy miłość, prawda? Ale miłość bez prawdy jest ślepa, jak jest tutaj napisane, tak jak prawda bez miłości jest bezowocna. I dlatego musimy mieć te dwa elementy, one idą w parze, to znaczy umysł i serce, prawda? Bóg dał jedno i drugie, żeby było do naszej dyspozycji, żebyśmy się tym kierowali. Nie możemy dopuścić do tego, żeby wyeliminować jednego z tych elementów, bo wtedy korzysta na tym ten, który chce nas zwieść po prostu. No. Dziękuję bardzo. A teraz odwołuję waszą uwagę do słów z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tam, na samym początku, w pierwszych 5 wersetach, czytamy o tym, co może skutecznie niszczyć jedność chrześcijańską. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A czemu widzisz dźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmie dźbło z oka twego, a oto belka jest wokół twoim. Dziękuję bardzo. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakby to było wspaniale, gdybyśmy poprzestali na tym, co do tej pory powiedzieliśmy. Ale niestety wśród ludzi również w Kościele pojawiają się różnego rodzaju problemy. Właśnie te źdźbła, te belki, które nam przeszkadzają, które się potykamy, no ale Słowo Boże też mówi, jak sobie z tym radzić. Tak, zobaczcie, te słowa są o tyle ważne, że one otwierają moje oczy na mnie samego. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Kto osądza drugiego człowieka? Pozwólcie, że sam odpowiem. Najczęściej wynika to z tego, że czuję się, że jestem nieco wyżej niż on, niż ona. Jestem trochę lepszy niż on, niż ona. Dlatego osądzam. Bo kiedy czuję się tak, jak powinienem się czuć, no to wtedy jestem powściągliwy w ocenianiu, bo wiem, że życie wcale nie jest takie łatwe. Wtedy jestem bardziej wyrozumiały, ale kiedy mam poczucie wyższości, wtedy mi łatwo przychodzi osądzać. Pan Jezus nam zwraca uwagę na to, że są rzeczy, które mogą naprawdę niszczyć jedność. Ale zadam inaczej jeszcze pytanie. To w takim razie, jeżeli robi ktoś coś złego, to nie powinienem tego dostrzec? Na zasadzie wszyscy jesteśmy słabi, niech sobie robi co chce. Czy powinienem spróbować jednak porozmawiać z człowiekiem, który no ewidentnie no, robi coś, co jest niewłaściwe z punktu widzenia nauki nawet Jezusa Chrystusa? No jak najbardziej, tylko bezpośrednio, nie poprzez innych, jakby można powiedzieć, no to jest jedna zasada. Jedna zasada, czyli bezpośrednio. Nie mówimy o innych albo nie mówimy o nieobecnych. O, to jest jedna zasada. Co jeszcze by się składało na taką dobrą zasadę rozmowy z ludźmi, którzy robią coś niewłaściwego? Trzeba w odpowiednim duchu do nich mówić, z miłością, żeby go zbudować, a nie dobrze, zrujnować. Żeby zbudować, z miłością. Co jeszcze? Jest napisane, jeżeli cię nie posłucha, to weź drugą osobę. A, to już jest inna kwestia. Na razie mówimy o takim moim, wiecie, nastawieniu duchowym. Zobaczcie. No przede wszystkim myślę, że jeżeli się nie ma miłości do tej osoby, to nie należy jej upominać. No właśnie. Kiedy jestem sam w złym nastroju? Kiedy jestem zły na danego człowieka? Czy powinienem zwracać mu uwagę? Raczej nie, bo wiem, jak to się skończy. Nie? To jest łatwe do przewidzenia. Ulegnę emocjom. Tak. Może lepiej nie zaczynać od zwracania uwagi, tylko może spróbujmy popatrzeć na siebie. Czy przypadkiem nie ma tam tej belki? Czyli spróbujmy wejść w sytuację drugiego człowieka, w okoliczności. Weźmy pod uwagę jeszcze inne czynniki, inne sprawy. I to będzie ta belka. Czy
ja jestem gotowy, aby drugiemu człowiekowi zwrócić uwagę, aby go upomnieć. I pomóc mu, zobaczcie. Pomóc. Zobaczcie, samo słowo, nie sądź się. Pytanie zasadnicze. Czy Bóg nam dał taki obowiązek, żebyśmy byli sędziami na tej ziemi? Nie no, prawo sądzenia ma sam Bóg, ale no, dał nam prawo upominania. Ale to jest zupełnie inna sprawa, zobaczcie. Właśnie. Kiedy mówimy o czyimś tam niewłaściwym zachowaniu i robimy to w takim dobrym, życzliwym duchu, to jest to coś zupełnie innego niż ferowanie wyroków, prawda? Jaki on jest, co on zrobił, a najlepiej jeszcze mu zamknąć drzwi do Królestwa Bożego, prawda? Na potępienie go skazać, wiecie, od czci i wiary odsądzić. A kto mnie do tego w ogóle upoważnił? Nikt. Ale to jest chyba ta dobra cecha Kościoła, tej społeczności, że nie mówimy tylko o dobrych rzeczach, ale jeżeli pojawi się coś złego, to jesteśmy w stanie naprawić to, zwrócić uwagę, jak powiedziałeś, w celu poprawy, żeby było lepiej. Tak, Kościół to jest zgromadzenie ludzi zatroskanych o siebie. Zobaczcie, a bramy piekielne nie przemogą go. W jaki sposób? Ten atak będzie, to jest zapowiedź walki, dramatycznej walki, w której ludzie wierzący dzięki Chrystusowi, dzięki wzajemnej pomocy, ale właśnie z akcentem pomocy, mogą zwyciężyć pokusy złego, czy w ogóle zło, które się w życiu pojawia. Tak mi się kojarzy, jeżeli w tym temacie taki przykład rodziny czy małżeństwa. Tam, gdzie istnieje miłość, jest mowa o tym, że miłość wiele błędów zakrywa, wiele wad. Myślę, że w Kościele jakby tak każdy patrzył z miłością na drugiego, wiele wad byłoby jakby przysłoniętych. I myślę, że tak jak w małżeństwie na przykład jesteśmy w stanie wiele wybaczyć, to powinniśmy to stosować tylko ze względu na to, że jest ta miłość. I to samo, kiedy przełożymy na Kościół, dokładnie, kiedy mamy miłość Chrystusową, jesteśmy i w stanie więcej wybaczyć, i mniej zauważyć. I wtedy ta jedność może być wśród Kościoła. To, co widzimy w ogóle, często nie jest rzeczywistością. Czasami patrzymy i widzę coś przesadnie, prawda? Mi się tylko wydaje, że coś widzę. Może nie znam wszystkich faktów. W ogóle może się mylę w tym, co widzę, prawda? A już gdzieś tam idę w tych ocenach. Ale zobaczcie, Panu Jezusowi tak bardzo zależy na tym, żeby ludzie naprawdę żyli w dobrych relacjach, że w pewnym momencie mówi tak. To jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wiersz 23 i 24. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu, prawda? I tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw dar na ołtarzu, odejdź najpierw, pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż swój dar. Moglibyśmy powiedzieć, najważniejsze jest to, co przynosimy do Kościoła. Tak, pod warunkiem, że jesteśmy pojednani z ludźmi. Jedność. Nie ma tam tego słowa. To jest jedność, piękna jedność, która mówi o tym, że do Boga można przyjść, robiąc wszystko, co jest możliwe, żeby pojednać się z ludźmi. I to nie była nowość, to było już w Starym Testamencie, kiedy baranki przyprowadzano, prawda? Też tam było odpowiedziane. To jest zasada, która funkcjonuje od samego początku. Relacje mają być zdrowe. Oczywiście, wiecie, może być tak, że idziesz do kogoś, a on powie, przepraszam, nie chcę z tobą rozmawiać. Próbujesz się z kimś umówić na taką rozmowę. Nie zobaczymy się. Ja nie jestem na to gotowy. No trudno. Może nie w tym momencie, ale spróbuj. W wielu sytuacjach to bardzo ułatwia. Ułatwia, no właśnie, dojście do tego ideału. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze poświęcili chwilę czasu na słowa z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi właśnie też o tych trudnych sprawach, kiedy widzisz to i widzisz zgodnie z rzeczywistością to, co jest złego u drugiej osoby. Co rzeczywiście Pan Jezus zaleca nam robić? Taka zasada, która sprzyja walce ze złem, ale także budowaniu jedności. Trzystopniowa jakby zasada. No jak ona brzmi? Pierwszy stopień może Stanisław. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Zasada prosta? Nie rozpowiadaj, nie rozciągaj tego, bo to wcale nie ułatwia zakończenia sprawy. Ale to nie zawsze skutkuje. Kasiu, drugi krok, jaki Pan Jezus proponuje.
Mateusz 18:16. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. Mhm. Czyli jak sam sobie nie radzisz, to weź takich, którzy... A teraz mnie sprostujcie oczywiście. Weź sobie takich, którzy tak twój argument przedstawią mocno, że on już się ugnie i na pewno... Bardziej elokwentny, tak? Zobaczcie, chyba nie o to chodzi. Prawda? No oczywiście, że tu chodzi cały czas, zobaczcie, o pojednanie. Tu nie chodzi o zmiażdżenie człowieka, o zmuszenie do czegoś człowieka. Tylko są ludzie z jakimś autorytetem, są przyjaciele, znajomi, którzy wiedzą, jak powinno być. Mają ducha miłości. I nie chcą się godzić na to, że człowiek ginie w swoich grzechach. Więc idą, rozmawiają, ale życzliwie, ale uprzejmie. Piękna. A jeżeli tego nie posłucha, to co, Waldemarze? Co Pan Jezus mówi? Kolejny werset, 17. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. I to jest, wydawać by się mogło, coś okropnego. Nie słucha, do widzenia, nie chcemy mieć nic wspólnego. Ale przecież to Pan Jezus udawał się do celników, do tych pogan, do świata jest posłany Kościół. To w dalszym ciągu jest ta zasada i cecha miłości. Miłości nakierowanej na to, aby znowu była jedność. Być może w tym momencie różnimy się. Poganin czy celnik i ktoś, kto jest w Kościele Bożym. Kto w tym momencie nie ma problemu. Ale to ma tylko służyć temu, aby ta różnica i ta przepaść została zasypana. Czyli w praktyce, zobaczcie, Chrystus pokazuje drogę do tego, jak walczyć o tą jedność. To nie jest tak, że przyszło nagle, przyszło jako dar z nieba. Tak, oczywiście, że z nieba i oczywiście jako dar. Ale jest to coś, co rzeczywiście w naszych codziennych zachowaniach można pielęgnować. Nie plotkuj. Nie mów o kimś bez niego. Porozmawiaj życzliwie. Staraj się. Obdarz go taką chrześcijańską miłością. Prawda? Wiele, no nie chcę powtarzać tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy. Jedno jest pewne. To zmaga się z moim ego. Więc to jest ta walka, która sprawia, że ja w końcu nie postawię na swoim, bo jak postawię na swoim, to będę miał rację, tylko że nie będę miał przyjaciół. No i co z tego? Co po tym mam? Ale warto znać swoją naturę, bo to jest ważne. Zobaczcie, kiedyś ktoś powiedział o takich przywarach polskich i wyraził to tak. Polska to taki dziwny kraj, w którym wszyscy chcą dobrze, a ludzie tak często się ranią. Coś w tym jest. My jesteśmy w Polsce, jesteśmy Polakami. Może to jest jakaś przywara, a może to jest konsekwencja Adama i Ewy, którzy już poza rajem niestety tak trochę wyrodziliśmy się jako ludzie. Chrystus mówi, zbuduje Kościół mój. Bo ten Kościół buduje ze zwykłych ludzi. Jest Boży Kościół, święty Kościół, który jest budowany z nieświętych ludzi. A przynajmniej nie od razu. Także dałby Bóg, abyśmy naprawdę w tym wszystkim, co nam Jezus oferuje, mogli się odnaleźć i być takim dobrym wypełnieniem marzenia, modlitwy Pana Jezusa, aby oni byli jedno w nas, jak ja jestem jedno w Tobie, Ojcze. Dziękuję Wam za to rozważanie. Piękne słowa Jezusa Chrystusa, abyśmy umieli je stosować w życiu. Chciałbym, żebyśmy naprawdę tak właśnie żyli. O taki Kościół się módlmy i taki Kościół współtwórzmy, bo tak naprawdę od poszczególnych osób zależy, jaki jest gdzieś klimat w tym najbliższym otoczeniu, na który jakiś ten wpływ mam. Pomodlimy się. Waldemarze, jeżeli mogę Ciebie prosić o modlitwę. Drogi Panie i Ojcze, dziękujemy za Twoje słowa, które mówią i uczą nas o Kościele. O Kościele, który powołałeś, który budujesz, który wspierasz. I dziękujemy, że możemy być cząstką tego Kościoła. Spraw, Panie, aby wśród nas, wśród członków Twojego Kościoła, wśród wszystkich ludzi,
panowała jedność. Jedność intencji, jedność celów, jedność w miłości, jedność w prawdzie. Prosimy, abyś błogosławił, Panie, wysiłki wszystkich ludzi, które ku temu zmierzają. Abyś we wszystkim był uwielbiony. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję wszystkim za uwagę i dziękuję Państwu za to, że spędziliście czas z nami na tym rozważaniu Bożego Słowa. Za tydzień będziemy mogli spotkać się po raz kolejny. Oczywiście z nowym rozważaniem będziemy rozmawiali na temat naszej misji. Oczywiście znowu w oparciu o nauczanie Pana Jezusa. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia.